to jest stoisko Zespołu Dziennych Ośrodków Rehabilitacyjno-Rewalidacyjno-Wychowawczych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. On tutaj się za rogiem prawie że mieści. Od kilku lat tutaj stoimy. I tak naprawdę jest to wspólny owoc pracy i rodziców, i wychowawców, no i dzieci. Za chwilę zaczną jeszcze, że tak powiem, koncertować chyba zespoły dziecięce, młodzieżowe, więc w zeszłym roku też żeśmy mniej więcej w tej samej sporze stały, więc to potem jeszcze więcej ludzi przychodzi. No bo to tak przed świętami wesoło i w ogóle tak już dobry nastrój, już tak więcej bliżej kościoła. Żeby to było co roku właśnie, żebyśmy tego nie zatracili, tej magii świąt. Wspólny wypad całej rodziny i wszyscy się cieszą. Jest to bardzo miłe i przyjemne i można coś dobrego zjeść, spróbować. Zawsze coś można kupić sobie, coś smacznego, no i w ogóle spotkać się z kimś. W zasadzie takie łaskawe życzenia mają, powiedziałbym, o spokój,